wstawione do wiatru historii. Nam w miejsce chleba każdy gotów dać order. W ramach pomocy da nam świat jeszcze nogi na kopy. Nam nie dał rady żaden Otto, czy Kaiser, czy Hitler. Byliśmy sobą, czekał tył do kresów. Drugi sen pogania to marcowe zapusty i młodych mózgów pranie. Rok 68, gdy zaszczuwano Żydów za wiarę czy nazwisko, a naród bój pokornie milkł. Nie antysemicko, gdy przyjaciel twój się poczuł niczym pies bezpański. Mało który z nas poszedł na całość i gdy listę przyjaciół sprawdzał dworzec gdański. To tak mało nas było. Tak mało. I gdy listę przyjaciół sprawdzał dworzec gdański. To tak mało nas było. Tak mało. I jak teraz wyglądacie, przyjaciele? I jak teraz, przyjaciele, wyglądacie? Przecież kiedyś słów dobrych padało tak wiele, jak nie wolno traktować przyjaciół. Przecież kiedyś słów dobrych padało tak wiele, jak nie wolno traktować przyjaciół. Moje bohaterki są w zasadzie dla większości tutaj nas, społeczeństwa, w zasadzie anonimowe. I sądzę, że tu na tej sali również są bohaterowie tamtych lat, o których nikt nic nie wie, na przykład, prawda? Dlatego, że przez bardzo długi okres czasu kreowało się innych bohaterów, którzy obalali system i w tej chwili oni sobie uzurpują prawo do szyldu Solidarności, do zwijania tego splendoru, prawda, tych przemian i tak dalej. Natomiast moim zdaniem tu jest cały klucz tego wszystkiego, tych 10 milionów, którzy doprowadzili do tego, że w tej chwili możemy sobie swobodnie, w tej chwili nawet tutaj na tej sali wypowiadać, artykułować swoje zdanie, jak również na przykład korzystać z paszportów, nie wiem, i tak dalej. To, co mi pomogło w więzieniu, jest takie powiedzenie jak trwoga do Boga. Chciałabym, że to jest prawda, bo ja tego doświadczyłam. Ja wtedy rzeczywiście faktycznie się modliłam. Modliłam się z całym takim oddaniem i muszę powiedzieć, że nie, to pomogło. Ja położyłam się w celi, usłyszałam pytanie, czemu ty nie przyjechałaś wczoraj? I ja zdumiona mówię, a czemu wczoraj? A ona mówi, wczoraj czytaliśmy o tobie w gazecie, że ciebie skazano, gdzie ty byłeś cały dzień? Przyjrzyjcie się nam, jesteśmy normalne, zwykłe kobiety. Normalne, zwykłe dziewczyny, gdy był ten czas, gdy była ta pora, po prostu zrobiliśmy to, co uważaliśmy, za słuszne i tak postępowaliśmy. I to dla mnie największą wartością tego filmu jest to, że przez tyle lat, pomimo naszej różnicy, że się różnimy, ta przetrwała między innymi ta przyjaźń. I tu można mówić o dużej solidarności, ale chyba najważniejsza ta solidarność jest ta, która trwa między ludźmi. I to dlatego już mówię, że przynajmniej dlatego było warto. Teraz chyba tylko zostać szczepcem. Nie znam nawet farby niebieskiej. Na spotkanie z nową epoką wyjdzie dziecko pod rękę z idiotą. Już za długo, o wieki za długo, żywe palce wkręcono w śruby. Oczy, usta, krew, żywe ręce były młotem, klamrą i brzęsą. Już od lat mówię, patrzcie, prawda to jak mało która, że kolejnym polskim świętym stał się dzisiaj święty Dular. Więc czas może przymknąć oczy, dać się mamić pierdołami. Może wreszcie pożyjemy ze świętymi dolarami. Lecz to jakoś nie wystarcza wszystkim tym zabawkom głupim. Jeszcze mi przypominają, że mnie za złotówki kupił. Jeszcze mi podpowiadają moje własne dziwne słowa, że nie dolar tu zwyciężył, ale prawda i od nowa. Chciałem czegoś więcej na ekranach szczerości, w kineskopach kłamstwa. Pokazuje się przyjaciel mój nie jeden, co rozmawiał kiedyś ze mną jak Polak z Polakiem. Dziś chcę mówić jak biznesmen z biznesmenem. Co rozmawiał kiedyś ze mną jak Polak z Polakiem. Dziś chcę mówić jak biznesmen z biznesmenem. I jak teraz wyglądacie, przyjaciele? I jak teraz, przyjaciele, wyglądacie? Przecież kiedyś słów dobrych padało tak wiele, jak nie wolno traktować przyjaciół. Przecież kiedyś słów dobrych padało tak wiele, jak nie wolno traktować przyjaciół.